znajdujemy? Znajdujemy się na terenie starego obiektu administracyjnego Nadleśnictwa Międzyrzec, który został zaadoptowany do tego, aby pomóc naszym przyjaciołom, naszym braciom z Ukrainy w tak trudnym okresie, w jakim oni się teraz znajdują, czyli tej strasznej wojny. Jak doszło do tej realizacji, tego pomysłu? Kto na niego wpadł? Jak było to organizowane? To wspólnie ze współpracownikami była taka burza mózgów. Nagle okazało się, że przybywa do nas bardzo dużo uchodźców z Ukrainy, a obiekt stoi wolny. Były na niego różne plany, które teraz chwilowo zostały wstrzymane. No i doszliśmy do wniosku, że spróbujemy, zobaczymy, czy damy radę. Ale okazuje się, że przy współpracy z Babskim Międzyrzecem, z wolontariatem, z samorządami, to naprawdę można przenosić góry. I za to jeszcze raz wszystkim dziękuję. Wszystkim dziękuję moim współpracownikom, a przede wszystkim wolontariuszom i samorządowcom. No, również panu wojewodzie bardzo dziękuję, bo z tych środków też możemy jakoś tu rekompensować ten pobyt tych państwa w naszym budynku. Jesteście przygotowani na to, żeby utrzymywać ich tu i gościć przez jakiś okres czasu? To bardzo trudne pytanie. Staramy się jak możemy i ile będziemy mogli, to będziemy im pomagali. Przy tak dużym zaangażowaniu ludzi i tak wielkich sercach, jakie ludzie mają, bo naprawdę pomagali nam ludzie nawet z poza Międzyrzeca. To było takie bardzo budujące. Dzisiaj z wizytą w Międzyrzecu Podlaskim, jaki jest cel tej wizyty? Spotkanie z osobami, z dziećmi przede wszystkim, bo to większość dzieciaki, które znalazły się tutaj w Międzyrzeczu, w Nadleśnictwie Międzyrzec i w związku z tym, że dzisiaj mamy Wielkanoc w Kościele Prawosławnym, w obrządku grekokatolickim, okazja do spotkania, trochę do porozmawiania, przekazania słodyczy, prezentów od dyrektora generalnego Lasów Państwowych. I przede wszystkim podziękowanie też Lasom Państwowym i całej społeczności Międzyrzeca, że udaje się tak dużą jednak grupę, bo tutaj jest 30 osób, większość to dzieciaki, utrzymać, patrząc na miny i uśmiechnięte twarze, widać, że czują się tutaj dobrze, a to zasługa całego Międzyrzeca, tego babskiego Międzyrzeca, bo tak się przecież nazywa grupa, która tutaj wspiera i organizuje pobyt uchodźców z Ukrainy, ale również Lasów Państwowych, samorządu i wszystkich, którzy tutaj starają się pomagać. Więc okazja do spotkania, do pogadania mimo tej bariery językowej i podziękowania. Pan marszałek, nie przyjechał pan dzisiaj sam? Tak, dzisiaj jest z nami oczywiście pan nadleśniczy tutaj z Międzyrzecza, pan wicemarszałek Bartłomiej Bałaban, który też nam tutaj towarzyszy. No, chcemy też pokazać, że zarówno instytucje państwowe, samorządowe i te pozarządowe wspólnie wspierają w tym szczególnym czasie okresu wielkanocnego dla naszych przyjaciół z Ukrainy, wspólnie wspierają tych, którzy uciekają przed wojną, no i potrzebują tej naszej pomocy i wsparcia. Jak wygląda wasza pomoc tutaj, zaangażowanie się? Od samego początku jesteśmy. Tak. Od samego początku, tylko... Od wybuchu wojny. Tak. Nadleśnictwo oddało budynek, a dziewczyny myły okna, szykowały sale dla dzieci, ubrania, łóżka. Ile osób jest teraz obecnie tutaj w tym budynku? 30. To są matki z dziećmi? Tak. I jeden ojciec. Jakiego wieku są te dzieci? Od roku do 17 lat. No i jak wam wychodzi ta współpraca tutaj? Dogadujecie się? Oczywiście. Bardzo. Dziewczyny są jak prawie rodzina. Chcą wracać do domu? Chcą. Tęsknię. Jedna już rodzina nam wróciła. Znaczy wyjechali już? Tak. Mama. Mama z 2-letnim chłopcem i 6-letnim. Skąd są te osoby? Więc to są tak, Czerkasy, Żytomierz, Kijów. Dzisiaj święta Wielkanocy w obrządku prawosławnym. Specjalne przygotowania? Przygotowały paschę, jajka, poświęciły wczoraj. Radzą sobie, szukają pracy, zajęcia? Oczywiście, że sobie radzą. Szukają pracy, chodzą po domach. Robię pierogi.
Barszcz ukraiński. Słynne tutaj te... Tak, tak jest, z Babskiego. Wychodzicie z nimi na miasto? Tak. Gdzie dzieciaki lubią najlepiej spędzać, najbardziej spędzać czas? Na placu zabaw. Plac zabaw. Czy dzieci chodzą do szkoły? Tak, chodzą do szkoły. Tak, była akcja Plecak dla Ukrainy. Też żeśmy zorganizowali plecaki, wszystko upozorzenie. A właśnie tutaj chyba była propozycja kolejna, tak? Jakieś wyprawki. To już jadą. To już jadą plecaki. No to może ze dwa zdania. Więc tak, akcja była zorganizowana przez Miejską Bibliotekę. Miała tytuł Akcja Plecak. I były wybrane dzieci. Każde dziecko miało swój plecak. I każda osoba, która chciała, zgłaszała się, na przykład miało imię Ilia i dla Ilii szykowało plecak.